Przepraszam bardzo, można? Dziękuję. Pan na pewno też jedzie na Mokotów. Ja także jadę tam, bo ja się umówiłam tam z jedną moją krewną. Dlaczego pan tak patrzy? Jak to rozumieć mam? Pan pewnie sobie myśli, że ze mną od tak sobie. Wystarczy pisnąć słówko i już, już pan mnie ma. Jak pan się zachowuje? Ja panu skandal zrobię. Pan myśli, że się zlęknę. To pan mnie mało zna. Nie ze mną, proszę pana, nie u mnie, proszę pana. Ja pana odzwyczaję, tu pan natrafił źle. Mnie może pan namawiać od dziś do jutra rana. Bezczelność, proszę milczeć. I w ogóle jak pan śmie? My znamy tych paniczów. Udają niby skromnych. Niech pan się nie tłumaczy, ja znam już pański plan. Lecz tu się pan pomylił. Pan zrobił błąd ogromny. Nie ze mną, proszę pana, nie u mnie, panie, pan. Pan pewnie chce powiedzieć, że pan to myśli szczerze, że pan się chce oświadczyć, zaręczyć jej ślub. Dlaczego, proszę bardzo? Lecz mnie pan nie nabierze. Ja znam już waszą miłość i wierność, aż po grób. Przez pierwsze 3 miesiące pan będzie dla mnie miły, a potem pan mnie rzuci. Nie zechce pan mnie znać. Zostawi mnie pan z dzieckiem. Lecz ja mam dosyć siły. Nie uda się to panu na nerwach moich grać. I nie ze mną, proszę pana, nie u mnie, proszę pana. Jak wziąłeś mnie za żonę, to wiernym musisz być. Ja ciebie nie prosiłam, toś ty na kolanach przysięgał, że nie możesz beze mnie wcale żyć. A teraz jakaś inna już ciebie omotala. Nie będziesz inne pieścił, tu w domu żonę pieścić. Nie po tom swoją młodość dla ciebie zmarnowała. Pan już idzie? Jaka szkoda. A mógł szczęśliwym